Zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj znowu będzie o morzu, bo ja się uparłem, że będę promował książkę z dziejów współzawodnictwa Anglii, Niemiec, Rosji i Polski. Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że od takich aspektów popularyzacyjnych, to znaczy ludzie się ekscytują popularyzacją historii, która w istocie nie jest popularyzacją, to znaczy czytają bez przerwy to samo. To mnie zdumiewa i tak naprawdę zabija, może nie aż tak, ale no, powoduje we mnie, wywołuje przygnębienie, że mamy tak nieprawdopodobną ilość istotnych tekstów, które można analizować, cieszyć się nimi, rozmawiać o nich i odkrywać nowe obszary, które do tej pory nie były ani wskazane, ani popularyzowane, ani omawiane nigdzie. Natomiast ta rzekoma popularyzacja to jest jakiś upiorny rytuał polegający na tym, że ciągle powtarza się te same kawałki. To jest niepojęte. Ciągle to samo. Każde kolejne pokolenie, każdy kolejny rocznik musi wysłuchać tych samych bzdur odkrytych rzekomo na nowo. Proszę Państwa, to jakby to jest bez zrozumienia, że te formaty ktoś kiedyś przygotował, ktoś to zrobił specjalnie z jakąś intencją, prawdopodobnie nieuczciwą. Prawdopodobnie nieuczciwą, więc porzućmy histerię i zajrzyjmy do książek i do materiałów, gdzie są rzeczy ciekawe i autentyczne, które nam mówią, jak się sprawy miały naprawdę. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałem powiedzieć o rzeczy, którą intuicyjnie sam kiedyś wskazałem, nie mając pojęcia o tym, jak ona wyglądała w szczegółach, czyli o organizacji handlu angielskiego na Bałtyku i na Morzu Białym. Dotarło do mnie w czasie pisania trzeciego tomu baśni Jak Niedźwiedź, tego polskiego tomu, tej najstarszej części, że kompanie angielskie były zorganizowane w taki sposób, że one reprezentowały koronę. Poprzez to, że był tam większościowy udział korony w tych kompaniach, a także poprzez to, że struktura tych kompanii była tak naprawdę odzwierciedleniem struktury królestwa. To jest wstrząsająca konstatacja, dlatego że jeżeli mamy na jakimś obszarze mikrokrólestwo, które ma zafałszowaną misję, ponieważ mówi, że zajmuje się handlem, a w rzeczywistości zajmuje się czym innym. A czym? Podbojem, który jest maskowany przez działalność handlową. Proszę Państwa, czy Anglicy w tym swoim protoimperium, a oni te skłonności imperialne mieli od bardzo dawna, od wczesnych plantagenetów, czy to się wykluło od razu? Ja w trzecim tomie baśni napisałem, że tak, że od razu, ale to od razu to chyba jednak nie było tak, dlatego że Adam Szalongowski pisze, że ta struktura kompanii angielskich ewoluowała i miała pewien istotny aspekt propagandowy. Po pierwsze, kompania pruska, która powstała na początku XV wieku w szczątkowej takiej formie, potem się rozwijała i prowadziła handel z Prusami. Kompania ta była jeszcze takim towarzystwem kupców, którzy każdy działał na własną rękę, każdy miał dużo swobody w działaniu, każdy miał swoje interesy i mógł je realizować według własnych potrzeb i chęci. Późniejsze kompanie czynne na Bałtyku i w Niemczech, to też jest dziwne, że arystokracja angielska do wczesnych Tudorów pozwalała swobodnie kreować cały handel na wyspie kupcom z Niemiec, Hanseatom. Natomiast kupcy angielscy poprzez port w Emden najpierw, a potem w Hamburgu weszli na rynek niemiecki, opanowali ten rynek aż po Morawy, jak tutaj pisze Szalongowski, wprowadzając tam strukturę, która była schierarchizowana i podporządkowana koronie. Zarządzaną z Londynu przez kilku aldermanów tak zwanych, a kupcy, którzy do tej struktury wchodzili, nie realizowali swoich interesów. Realizowali interesy kompanii, a ponieważ udział w kompanii większościowy miała korona, no więc realizowali interes korony. Czyli mieliśmy do czynienia z organizacją, która de facto reprezentowała koronę brytyjską, a udawała,
że reprezentuje interesy handlowe, tak, organizacji swojej i jeszcze się do tego nazywała odważni kupcy. Więc to jest ten aspekt propagandowy pewnej malowniczości angielskiej, do której myśmy się przyzwyczaili, bo ona nie minęła, ona ciągle jest. Anglicy w ten sposób sprzedają swoje ciemne interesy, że oto pojawiają się jacyś odważni kupcy, malownicze zgromadzenie panów w atrakcyjnych bardzo ubiorach i kapeluszach, którzy przed sobą zamiatają pył tymi kapeluszami i mają nam jakieś propozycje do przedstawienia. Wysłuchajmy ich uważnie. Proszę Państwa, ten sam numer został przeprowadzony następnie na Bałtyku, czyli najpierw w Gdańsku. Gdańszczanie, którzy mieli rozległy interes i cały czas prowadzili spory z innymi organizacjami, jak urządzić handel na swoim terenie i jak zabezpieczyć swoje interesy na terenie obcym. Te wszystkie ustalenia były szalenie szczegółowe. Kary za niespełnianie ich były egzekwowane konsekwentnie i również szczegółowo. To są rzeczy nie do pojęcia dla dzisiejszego czytelnika i pewnie też dlatego ludzie się tym średnio interesują, bo nie ma tam z czym się utożsamić. To znaczy popularyzacja historii polega na tym, że ludzie bardzo naiwni, słabo przygotowani, młodzi, muszą się utożsamić z jakimś bohaterem, na przykład z Alonso Contrerasem. Ale proszę Państwa, kiedy trochę się robimy starsi, co innego nas zaczyna interesować, szukamy w tym innych wątków i innych zagadnień. No i ja też właśnie po to jestem, żeby te wątki i zagadnienia wskazać. Proszę Państwa, na Bałtyku, w Gdańsku, w końcówce, w drugiej połowie XVI stulecia i na początku XVII pojawiły się już organizacje angielskie zorganizowane właśnie w taki sposób, że reprezentowały one koronę brytyjską. Doszło do konfliktu w Gdańsku, który spowodował nagły zwrot Anglików, którzy już wtedy pozbyli się Hanzy z Londynu, już wtedy za pomocą cara Iwana, o czym mówiłem wcześniej, podporządkowali Moskwie Nowogród, a teraz usiłowali opanować ten odcinek, który był pomiędzy Lubeką a granicami Moskwy, czyli tak zwane wybrzeże wendyjskie, Pomorze, polskie Pomorze, no i Prusy. Tak? Jak to zrobić? No, zainstalować organizację, która jest odzwierciedleniem struktury państwa zarządzanego przez Tudorów, a następnie narzucić zasady, czyli zdobyć monopol. Tak? Czyli przejąć cały absolutnie handel na danym obszarze. Na to się nie mógł zgodzić Gdańsk, który miał rozmaite królewskie przywileje i na to nie mógł się zgodzić król. Choć Zygmunt August miał wielką ochotę, żeby się na to zgodzić, ale umarł, bo był już stary. Potem był kryzys związany z bezkrólewiem, Henrykiem Walezym i jego ucieczką, a następnie królem został Stefan Batory, który miał ten problem przed sobą. On od razu skierował się, jakby to powiedzieć, ostrze swojej polityki skierował przeciwko Moskwie, ale musiał wysłuchiwać rozmaitych pretensji Anglików dotyczących zmonopolizowania handlu bałtyckiego, handlu płynącego z głębi Polski, z głębi Litwy, no i też z Ukrainy do portów bałtyckich. Proszę Państwa, jak się to skończyło, wszyscy wiemy, śmiercią króla, która pozostaje zagadkowa i niewyjaśniona, a także śmiercią paru innych osób, takich jak Jan Kochanowski na przykład. Proszę Państwa, Anglicy nie doszli do porozumienia z Gdańskiem i przenieśli się do Elbląga. Elbląg był drugorzędnym miastem należącym do Hanzy, słabszym portem, mniej uczęszczanym, ale obecność Anglików sprawiła, że port ten zyskał na znaczeniu. Ludzie, którzy tam mieszkający, być może na tym znaczeniu też zyskali, ale raczej chyba im się tylko zdawało. Natomiast korona brytyjska zyskała niesamowite zupełnie możliwości dotyczące wpływania na króla Polski. I takie naciski były wywierane w zasadzie przez cały czas, do momentu, dopóki korona nie zaczęła słabnąć, korona brytyjska, czyli do momentu, dopóki nie nastąpiła rewolucja,
Cromwell, ścięcie króla Karola, następnie restauracja, ale to już są późniejsze czasy, proszę Państwa. Obecność Anglików na Bałtyku, obecność Anglików w Moskwie rzuca cień na całą politykę w basenie Morza Bałtyckiego, na politykę polską, politykę szwedzką, która jest połączona na sztywno z polityką Francuzów i dominuje w pewnym momencie na Bałtyku, co nie znaczy, że wpływy angielskie są zniwelowane. One tam dalej istnieją, ale są po prostu wycofane. Tak jak wycofany, tak jak za parawanem Gdańska stoi Elbląg, który nie jest przez to mniejszym, gorszym, słabszym momentem, słabszym miejscem do prowadzenia biznesu. Proszę Państwa, tak to mniej więcej wyglądało. O sytuacji w Moskwie już nie będę mówił, bo bardzo dużo się o tym nagadałem i na razie wystarczy, ale porozmawiamy sobie jeszcze o kwestiach angielskich i o Elblągu przy okazji następnej pogadanki o polityce i handlu bałtyckim. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.